Witam Państwa, Dariusz Szpakowski razem ze mną na komentatorskim stanowisku, Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy wspólnie na spotkanie pucharowe, które zapowiada się naprawdę interesująco. No i za chwilę Hans de Nottebohm rozpocznie spotkanie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Valencia. Javier Mascherano. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Alexandro Pato. González. No, może być groźnie. Ewidentny błąd, miał sporo czasu i miejsca. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Brawo, ładnie, piętą. Czy jest okazja? Ależ znakomicie obronił. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Łówkuje. No wyszedł mocno do góry, ale nie ma gola. Wyciągnął się rzeczywiście jak struna. Nie sięgnął tej piłki. Już blisko pola karnego. Nieporozumienie i strata piłki. Piłka w rękach bramkarza. Dante. Czy utrzyma się przy piłce? Strata w środkowej strefie boiska. Zdecydował się na strzał. Obronił, ale... Tak! Cristiano Ronaldo. Niestety, niecelnie, minimalnie nad poprzeczką. Ramirez. Alexandro Pato. Dobre przejęcie podania w środku pola. Casio. Zawodnik był na spalonym. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Strata w środku pola. No, z tego miejsca można strzelać. Czy to wykorzysta? Uderza! Cristiano Ronaldo, ach! Jak on to obronił? Rzut rożny. Zmarnowali ten rzut rożny, drużyna przeciwnika przy piłce. Strzela! Wybija, ale piłka wciąż w polu. Bramkarz postanowił włączyć się do gry. Uhu. Realizator prezentuje nam statystyki. Zobaczmy, kto więcej razy strzelał na bramkę. Payet. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Blisko już do bramki.
Przy takim strzale z daleka trudno go będzie pokonać. Świetnie interweniuje. Obronił, ale piłka na boisku. Ależ ironia, ale stłamszą tego biedaka. Wygląda, jakby się miał roz... Yeah.